A dzień dobry, witam Was serdecznie o poranku w niedzielę. Nie jest już tak, Boże, bardzo wcześnie, bo jest gdzieś godzina, nawet nie wiem, która jest godzina. No, nie jest wcześnie, o, 9 na pewno. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj zakwas na chleb mój dobiegł końca, robienie jego. Odłożyłam jakąś małą porcję do lodówki, żeby go trochę uśpić, kiedy będę chciała znowu robić chleb na zakwasie, to po prostu zacznę znowu dokarmiać ten zakwas. No i piekę chleb. Piekę chleb zupełnie z innego przepisu niż kiedykolwiek robiłam, bo piekłam tylko chyba 2 razy w życiu chleb na zakwasie. No i to nie jest łatwe. Chleb na zakwasie uważam, że nie jest łatwym wypiekiem, mimo że ja uwielbiam piec. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Na razie odstawione jest tak początkowe ciasto na godzinkę. Potem jeszcze będę musiała je troszkę wyrobić, włożyć. No widzicie? Wywąchuje coś po prostu i tak się wścieka. Słyszycie? Cały czas tak, jakieś zapachy czuję. No, więc będę musiała jeszcze raz go wyrobić i do naczynia z mąką wstawić na jeszcze 2 godziny, więc to naprawdę jest trochę roboty. Nie mówiąc o tym, że sam zakwas wymaga od nas o tych samych godzinach rano i wieczorem tu dokarmiania, tu mieszania. No ale dobra, no co zrobić, jak drożdży nie ma dalej. Nic się nie zmieniło, mąż był, co mówiłam, pasowałam na zakupach i po prostu nie ma drożdży. Jeżeli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to nie wiecie. Ostatnio mój mąż pojechał na zakupy, to był chyba 2 kwietnia, na godzinę 23, tak, z tego względu, że moja teściowa wybrała się na 7 rano, po tej jakby ogłoszeniu, no wiecie, dobra, po tych całych restrykcjach, 1 kwietnia wybrała się 2 kwietnia o 7 rano i stała 1,5 godziny w kolejce na dworze, zanim ją w ogóle wpuścili na zakupy, więc chcieliśmy tego uniknąć, myśleliśmy, a rano, teraz rano to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie i mąż pojechał na 23 i normalnie zrobił zakup o 24 i wyszedł ze sklepu, około 1 był w domu, w ogóle prawie nie spaliśmy tej nocy, bo rozkładaliśmy produkty i dezynfokowaliśmy je, więc taka była cudowna noc, no właśnie mówię, jak mnie nie obserwujecie tam, to nie wiecie, bo się tam trochę żaliłam. Kolejna kwestia jest taka, że przyszły mi butki, te, które zamawiałam, jedne do biegania, no biegać nie biegam, ale jedne do biegania minie, wszystko biegać zacznę, jedne do biegania, drugie do chodzenia, pokażę Wam je dzisiaj oczywiście. Dostałam paczkę z kobiecej, ale tutaj nie będę pokazywała, bo już pokazałam na Instagramie. Dostałam świecę, słuchajcie, więc tą świecę może Wam tutaj pokażę, bo jakoś w ogóle nie mogę jej znaleźć. Gdzieś ją odłożyłam, jak przyszła paczka, powąchałam i odłożyłam i nie wiem, gdzie ona jest. Zabraliśmy się też wczoraj rodzinnie za sprzątanie salonu, takie generalne, ściągaliśmy zasłony, ja myłam okna, nowe zasłony wieszałam, prasowałam je i tak dalej. Mąż odkurzał tą szczotą taką specjalną, dywany, Ignacz mył kurze, więc tak naprawdę to była taka wspólna praca, wiadomo, to max godzinkę, to tak razem to po prostu szybko idzie. No i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że od wczoraj postanowiłam wrócić do moich ołówkowych spódnic, dlatego że ja kiedyś, poczekajcie właśnie, bo mi się bardzo podciągnęła, ja kiedyś byłam ogromną miłośniczką ołówkowych spódnic, naprawdę. Czy ważyłam więcej, czy mniej, po prostu uwielbiałam pod każdym względem. One pasują moim zdaniem i do szpilek, i do tenisówek, i do adidasów. No i w swojej kolekcji mam jakieś 5 czy 6 spódnic. Wczoraj na nie popatrzyłam i mówię, kurczę, sukienki tak nosisz, a te spódnice tak leżą. No i wczoraj byłam w szarej, a dzisiaj jestem w czerwonej do tenisówek w panterę. Tak dzisiaj się ubrałam. Wiosna, u nas jest wiosna na całego. Wczoraj tak chodziłam właśnie w samej ramonesce na krótki rękawek. Dzisiaj również. Pogoda jest boska. Powiem Wam, że jest cudownie. I w ogóle, czemu tak daleko idę na spacer? Przecież nie można. Znaczy, ja wiem, piszecie mi, że nie ma wytycznych, co chodzi o metry. Macie rację, tylko że ja mam osobistą ochronę, można by powiedzieć. Wiecie, że koło nas w przejście granicznej żołnierze tam stoją. No i jak 1 kwietnia wybrałam się sam na spacer, zaszłam kawałeczek, to właśnie pan do mnie krzyczy: halo, halo, proszę pani, ale spacer to tylko spacer, a nie jakieś dalekie wyprawy. Ja mówię, no dobrze, rozumiem, nie? I dlatego się tak kręciłam w pobliżu. Dzisiaj byli zupełnie inni żołnierze i mówię do nich, przepraszam, czy ja mogę na tą drogę rowerową? Ani żywego ducha nie widziałam. Czy panowie widzieli, żeby ktoś tamtędy szedł albo jechał o tej porze? Nie, no nikogo, spokojnie może pani iść, byleby pani wracała tą samą drogą. Oni tak żartują oczywiście, no ale no, dobrze, że pilnują. No ja się cieszę, że pilnują. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale no, jest niedziela, więc trochę strach. Czy to dzisiaj się zacznie ten sam cyrk? Rowery, hulajnogi, rolki i bieganie wszyscy na jednej ścieżce rowerowej? Nie. Nie powinno. Znaczy nie powinno tak być po tych zaostrzeniach, ale jak będzie? No nie wiem. No i tak dzisiaj postanowiłam nagrywać vloga. Za dużo się w nim nie pojawi, ale postanowiłam, że nawet jakbym miała nagrywać vloga 5-minutowego, to dla Was będę w tym kwietniu. Było Q&A już na kanale, teraz drugą część zaraz zobaczycie. Denko,
Bo ulubieńcy chyba też już byli. A zresztą zobaczę, jak ja to wszystko powstawiam. Bo mówiąc byli, jeszcze niczego nie ma na kanale z tych wszystkich filmów. Nagrałam na razie dwie części Q&A. Dość długie, bo godzinę zajęły mi dwie te części, więc prawie pół godziny ma każda. Dobra. Nie przedłużam. Kończę. Spacerujemy, korzystamy z powietrza i wracamy do domku patrzeć na ten chleb. Na razie patrzeć, bo jeszcze chwila, zanim coś z niego zrobimy. I nie wiem, co dzisiaj robimy na obiad. Zaraz się podpytam, kto tam na co ma ochotę. Zobaczymy. Dobra, więc do później, pa. Nic się tu nie stanie i będziecie stać jak stoicie. Wyszłam powiesić pranie, wam powiem, bo jest tak przepięknie, jak widzicie, jestem w krótkim rękawku, że stwierdziłam, że nie, pranie dzisiaj będzie schło na dworze, bo uwielbiam ten zapach, mam, myślę, że wiecie, o co chodzi, takie pranie, które wyschło przez wiatr i słoneczko, no po prostu cudo. Co chciałam wam powiedzieć jeszcze, to zaraz wam pokażę, pójdziemy tam kawałek z boku, takie bzyczenie słychać, słuchajcie, pszczoły się obudziły, i zbierają nektar, ale tam tak się dzieje pod tym drzewem, że ja tutaj słyszę szum po prostu jakby, no, no, wow. Dobra, nie przedłużam. Chlebek wyrobiłam, teraz zostawiłam go na 2 godziny do wyrośnięcia, no zobaczymy, co z niego wyjdzie. Trzymam kciuki, żeby był pyszny, no bo na tym mi trochę zależy, żeby był pyszny. Nie po tego piekę, żeby on nie smakował. Ot i tyle. Jak widzicie, korzystam. A wiecie co, to chodźcie, pokażę wam już. Słyszycie to? Posłuchajcie. Mam nadzieję, że to słychać. Słychać. Tu mirabelka będzie rosła. Znaczy rośnie. Kwitnie. Ale słuchajcie, to jest normalnie. Wow. Naprawdę wow. Okej, usiadłam na chwilkę, pokażę wam teraz buciki, które do mnie przyszły właśnie niedawno. Te z Reeboka, co zamawiałam, pokazywałam wam je tylko na stronie. Jedne do biegania, jedne do chodzenia na wiosnę. Więc już wam pokazuję i szczerze przyznam się, że ani jednych, ani drugich jeszcze nie mierzyłam, więc nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. No i to są te pierwsze buty, są śliczne, na maksa mi się podobają. Tak wyglądają pierwsze buciki, to są te buty do biegania Reeboka. No nie wiem, co mam wam, jak mam wam to pokazać. O, mam nadzieję, że widzicie. Podeszwa jest taka ombre, można by powiedzieć. No mam nadzieję, że będzie się super wygodnie w nich biegało. Zgrabne takie buty. Zaraz je zmierzę, tylko po skarpetkę pójdę, bo chodzę na boso. A drugie buty już do chodzenia na wiosnę. Zobaczcie, jakże wiosenne. Jakieś wydaje mi się w ogóle większe od tych drugich. No i drugie to rozmiar 39. No, wyglądają tak i srebrne dodatki, ta podeszwa, takie bardzo klasyczny krój Reeboka, mi się bardzo podoba ten klasyczny krój Reeboka najbardziej. Ja w ogóle jestem osobą, która nosi złote dodatki, a nie srebrne, ale akurat w tych bucikach tak mi się to podobało, że zdecydowałam się na te buty. Więc na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona, tak jak mówię, zaraz założę skarpetę i zmierzymy. No i co dzisiaj wymyśliliśmy na obiad, to powiem wam, że nawet nie myśląc o tym, że jest niedziela, mąż mówi, a może rosół? Mamy i mięsko na rosół i warzywa, no więc postawiłam rosół, więc wszystko dzisiaj, na wszystko dzisiaj czekam, bo rosół się gotuje, trzeba na niego czekać, a ciasto na chleb wyrasta, więc też trzeba czekać. Potem w ogóle mam taki przepis, że po, zobaczymy czy wyjdzie w ogóle, że po upieczeniu chleb powinno się kroić po 3 godzinach od upieczenia. No więc raczej na kolację ten chlebek będzie, no ale zobaczymy. Ja wam w ogóle zostawię link do filmu, z którego ja korzystałam po prostu, bo to nie jest mój przepis na chleb, tylko korzystam z gotowego przepisu. Od jakiegoś tam właśnie na YouTubie znalazłam ten przepis i taki przepis robię, oczywiście jak wyjdzie to wam dam link. No i nic, dobra, przedłużać nie będę. Ja tak naprawdę powiem wam, jakie mamy plany i tutaj się z wami pożegnam, więc to będzie taki do połowy vlog. Pokażę wam jeszcze rosół i chlebek, tylko tyle. Treningu dzisiaj nie robię, dlatego że dzisiaj odpoczyłam, bo przesadziłam troszkę w tym tygodniu z treningami. Nie wyszło ich 6, tylko chyba 8 zrobiłam pod rząd. Codziennie po prostu ćwiczę, nie liczyłam tego, żeby zrobić sobie w końcu tą przerwę, a jestem bardzo aktywna, dlatego że skaczę z dziećmi na trampolinie, codziennie gramy mecz. No i właśnie a propos meczu, na pewno dzisiaj znowu będziemy z mężem rozgrywać mecz. U mnie gramy mecz tak, że muszę po jednej stronie, po drugiej ja z Ignasiem. Więc na pewno będziemy spędzać dużo dzisiaj czasu na podwórku, bo jest przepięknie. Jutro planujemy dużo prac przydomowych, jeżeli chodzi o dwór. Na pewno ja będę cięła jabłonki, oczywiście na tyle, ile dzieci nam pozwolą, ale planujemy naprawdę pół dnia jutro być na dworze. Dzisiaj to po prostu typowy taki relaks, więc ja nawet się przebierać nie będę, tylko po prostu idziemy się bawić z dziećmi na dworze. O, taki mamy plan na dzisiaj.
I nic poza tym. Więc to tyle. Jutro, no tak jak mówię, jutro praca, widzę, że inaczej się szykuje, ale jutro ma być aż 20 stopni. W ogóle takich zapowiadanych, bo 20 stopni, to ja podejrzewam, że dzisiaj będzie bez problemu. Ja w krótkim rękawku z gołymi nogami wieszałam pranie i jest no bosko, cieplutko, jakby lato było. Więc już oby do lata tak naprawdę. No nic. Ja się w tym miejscu z Wami żegnam. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, że ze mną byliście. Zobaczcie jeszcze mój rosołek i mój chlebek. Mam nadzieję, że wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Znaczy to już nic nie dawa, jak wy to oglądacie, to już dawno go jemy albo rzuciliśmy go. Właśnie tego bym nie chciała. Dobra, do zobaczenia, do następnego razu. Pa! Like a wolf who was raised in the storm. Oh, I believe, I believe, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe, I believe, I believe.